Hej, witajcie w kolejnym filmie. Kicia znowu jest ze mną. Będziesz tu grzecznie siedzieć. Dziękujemy Wam bardzo za... Jaj, Kicia. Kicia też dostała dużo komentarzy pod poprzednim filmem. Dziękujemy za tak miłe przyjęcie. Chyba znowu jesteście trochę krzywo? Dobra, powiedzmy, że jest ok. Dziękujemy za ciepłe przyjęcie. Dziękuję za wszystkie komentarze, które zaraz wykorzystam w tym filmie. I stwierdziłam, że ta seria będzie się nazywać Ask Shush. Tylko od razu mówię, to nie będzie takie Q&A typu jaki polecasz podkład, co zjadłaś na śniadanie i gdzie najlepiej pojechać na wakacje. Tylko Wasze pytania o to, co ja sądzę na jakieś tematy życiowe, na temat pracy, związków, miłości, różnych rzeczy. I też na takie pytanie będę odpowiadać. Chodź tutaj, siedź tu grzecznie, będę Cię miziać, nie martw się. I tak, pierwszy komentarz. To właściwie nie było pytanie, to był komentarz, ale młodszej sobie powiedziałabym, bądź większą egoistką, najpierw pomyśl o sobie, później o innych. Siebie, swoje cele i marzenia stawiaj na pierwszym miejscu, nie słuchaj innych. Nawet jeśli chcą dla ciebie dobrze, to patrzą na sprawy z własnej perspektywy, nie twojej. Ty sama wiesz, co dla ciebie jest najlepsze, nie poddawaj się, idź przez życie jak burza, na wszystko przyjdzie czas, teraz zadbaj o siebie. Za chwilę kończę 28 lat, jestem żoną, mamą przecudownego 4-latka, ale... Przez to, że zawsze stawiałam siebie gdzieś daleko, w tyle, teraz nie mam kompletnie nic. Tak wiele zaczętych, ale niedokończonych spraw, studia zakończone na licencjacie, bez szans na powrót i dalszą naukę. Mąż pracuje w delegacji, dziadkowie pracują, a dziecka nie wezmę przecież ze sobą na zajęcia. Bez możliwości zdobycia pracy, bo ma pani dziecko, a w wieku przedszkolnym to pewnie często choruje, oddzwonimy do pani. I niestety tutaj było pokaż więcej, im się uciął ten komentarz. Natomiast chciałam Wam powiedzieć, że po pierwsze uważam, że mamą w Polsce jest naprawdę ciężko. Generalnie bycie mamą to nie jest, w ogóle bycie rodzicem, to nie jest łatwy kawałek chleba, ale uważam, że w Polsce naprawdę matki mają ciężko i ja rozumiem, że teraz się mówi o kitek zasiłku 500 zł, wszystko fajnie, dajcie zasiłek 500 zł, ale dajcie tym kobietom godną pracę i godne pensje, a nie tak, że to jest tak jak teraz właśnie, że kobieta na przykład siedzi siedzi, też nie lubię tego słowa, siedzi w domu i nie może znaleźć pracy. I na przykład, jeżeli jest samotną matką, to nie może, albo ojciec też pracuje, a nie ma z kim dziecka zostawić, nie może oddać do przedszkola, bo w przedszkolu nie ma miejsc, bo rodzice pracujący mają pierwszeństwo. No jak ma znaleźć pracę, jak nie ma z kim dziecka zostawić, tak? I to po prostu kołowrotek. Jakby chciała zapłacić, to prywatne przedszkole kosztuje czasami tyle, co pensja, albo prawie tyle, co pensja. I uważam, że naprawdę... Nie chcę powiedzieć, że współczuję, bo to oczywiście wiecie, nie współczuję Wam bycia matką, bo to jest cudowne, ale współczuję ciężkiej sytuacji w Polsce, tego, że nie ma zagwarantowanego tego powrotu do pracy, no i to jest, no wszystko, no naprawdę to jest trudne. I dokładnie, nie mam dzieci, nie jestem w stanie, nie przeżyłam tego, ale uważam, że jestem w stanie to zrozumieć i wiele moich koleżanek i przyjaciółek przechodzi przez podobne problemy. I tutaj piszesz właśnie, bądź większą egoistką. Egoistka kojarzy się z takim, kojarzy się negatywnie, tak? Natomiast rozumiem przekaz tej wypowiedzi, że chodzi o to, żeby nie stawiać potrzeb innych ponad swoje potrzeby, może tak to ujmijmy. A ta dawka nawet egoizmu, taka nie za duża, bo też nie można przesadzać kitek. Może ja tu usiądę, bo widzę, że nie chcesz. Dobrze. Uważam, że zgadzam się dokładnie, że dawka egoizmu jest potrzebna, szczególnie kobietom, które właśnie nie mają najłatwiej, gdzie panowie bardzo często i bardzo szybko się też rozleniwiają. Ja też mam taki przykład w domu i no myślę, że właśnie czasami trzeba nie to, że postawić na swoim, ale po prostu zająć się swoimi sprawami, nie zajmować się wszystkimi dookoła, tylko powiedzieć, teraz jest czas na mnie, dla mnie, teraz ja będę robić to, co jest mi potrzebne. Czy to jest, nie wiem, czy to jest odpoczynek, czy to jest ćwiczenie, czy to jest, nie wiem, po prostu wyjście i odstresowanie się, czy spotkanie z przyjaciółkami. Czasami trzeba powiedzieć basta i powiedzieć wszystkim, żeby się, wiecie,
nie będę używać brzydkich słów i wchodzi Wam tutaj laptop w ekran. I po prostu odciąć się i zrobić to, co się chce zrobić. I też uważam, moja rada dla Was a propos tego komentarza jest taka, że uważam, że już kiedyś o tym mówiłam, że nigdy nie wolno skupiać się na jednej rzeczy, bo to nie jest po prostu zdrowe. Nie wolno się skupiać na przykład tylko na facecie. I jeżeli chodzi mi, jeżeli mówię o tym, to chodzi mi na przykład o to, że są kobiety, które jak już wiecie, złapały, no ale jakby nie, no jak są w związku, to tak na tyle je to pochłania, że zrywają kontakty ze wszystkimi znajomymi, nie mają czasu dla żadnych koleżanek, nic innego nie robią, całe życie kręci się wokół faceta. Faceci jakby żyją swoim życiem, mają swoją pracę, mają swoje hobby, mają swoje sporty, a kobieta siedzi i po prostu tylko czeka i on jest, wiecie, tym świecącym meteorytem i tą jedyną opcją zainteresowania dla niej. Tak samo skupianie się tylko na pracy. Ludzie, którzy po prostu widzą tylko pracę, nieważna rodzina, nieważni znajomi, nieważne dzieci, nieważne nic, praca, praca, praca i po prostu tylko ta praca, żadne hobby, nic innego nie istnieje. Jak mają wolne, to nie wiedzą, co ze sobą zrobić. I tak samo też uważam, że matki, które są skupione tylko i wyłącznie na macierzyństwie i też właśnie nie mają tej dozy, tego czasu dla siebie, jakiegoś swojego hobby, jakiegoś swojej pasji, swoich znajomych, czegokolwiek, to też nie jest zdrowe. Nigdy skupianie się na czymkolwiek w 100% nie jest zdrowe. Trzeba mieć kilka różnych takich punktów zainteresowań, trzeba mieć swoich znajomych, taki wiecie, kawałek swojego życia, który jest nasz, który nie jest naszego pracodawcy, czy nie jest związany z naszą pracą, który nie jest związany z naszym facetem, który nie jest związany z naszą rodziną, tylko taką małą rzecz dla siebie. Tak uważam. Następny komentarz. Szusz, myślę, że fajnie byłoby, gdybyś zrobiła film o tym, dlaczego tak ważne jest skupianie się na sobie, na swoim życiu, a nie krytykowanie innych, wtrącanie się w czyjeś sprawy, absolutny brak zrozumienia tego, że każdy jest inny i ma własny pomysł na siebie. Wydaje mi się, że wiele osób spala się z góry, skazanej na przegraną walce o skrojenie świata pod siebie, o przekonanie do jedynego słusznego poglądu na świat. Wszyscy jesteśmy inni, mamy inny background, inną wrażliwość i akceptację tego przyniosła mi dużą ulgę. Ciekawa jestem Twojego spojrzenia na tą kwestię. Myślę, że w tej kwestii wszyscy się zgadzamy, że chociaż nie. Jest taki typ ludzi, którzy uważają, że koniecznie muszą sprzedać swoją opinię innym. Nie proszeni, nie pytani o zdanie, będą wyrażać opinię na każdy możliwy temat, nieważne czy ktoś chce słuchać tej opinii czy nie. I według mnie to też jest hejt, bo jeżeli ja kogoś nie pytam o zdanie, to nie chcę słuchać, że mam zrobić to i to czy tamto i że ktoś uważa, że lepiej by mi było w czarnych włosach, albo w blond włosach, albo nie wiem, albo że powinnam sobie zmniejszyć nos, albo że powinnam coś tam. Jeżeli nagrywam taki film i pytam o zdanie, to okej, ale zawsze się znajdzie milion ludzi, którzy koniecznie chcą naprawiać świat i wyrażać swoje zdanie. Prawda jest taka, że wszyscy jesteśmy równi, wszyscy jesteśmy na jednym poziomie i nikt nikomu nie może mówić, co ma robić. Ja mogę mówić o tym, co ja lubię, co mi się podoba, co ja uważam za dobre, ale ja nigdy nie mogę sobie rościć praw do tego, żeby mówić komuś, jak ma żyć, bo po prostu jak ja słyszę takie właśnie takie, wiecie, albo dobre rady, albo porady, co ja powinnam zrobić, to zastanawiam się, kurczę, za kogo ty się uważasz? Kim ty jesteś, żeby mówić drugiemu człowiekowi, jak ma żyć? Nikt cię nie pytał o zdanie. Ale to jest, wiecie, jakby tym się nie należy się tym przejmować. Po prostu nie należy być takim człowiekiem. Jeżeli nim nie jesteś, to gratulacje i super. I nie ma, uważam, że nie ma się tu nad czym rozwodzić. Jeżeli masz taki problem i bardzo skupiasz się na innych i
zamiast skupiać się na sobie, na przykład porównujesz się z innymi ludźmi. Najgorsze jest porównywanie się. Nie wolno się nigdy nie wolno się porównywać do kogoś. Każdy z nas jest inny, każdy z nas żyje swoim życiem i to jest po prostu strata czasu i to jest zatrzymywanie siebie w rozwoju, bo rozwój polega na tym, że każdy idzie swoją drogą, we własnym tempie, według własnych pomysłów, tak jak chce i ani nie wolno nikomu mówić, co ma robić, ani też nie wolno oglądać się na porady innych. Ty musisz wiedzieć, czego chcesz. Ty musisz wiedzieć, jak chcesz, żeby wyglądało twoje życie i podążać za tym. I oczywiście, że znajdą się ludzie, którzy ci będą mówić, masz zrobić tak czy siak. Ty musisz wiedzieć, czego chcesz, bo to jest twoje życie. Ja bym się bardzo nie skupiała na ludziach, którzy właśnie za bardzo się interesują życiem innych albo się porównują do innych. To jest po prostu bez sensu. To jest stopowanie własnego rozwoju. Tylko tyle mogę powiedzieć. Jeżeli masz takie inklinacje, jeżeli masz taki charakter, jeżeli masz taką osobowość, to przestań, bo to będzie cię hamować. To będzie sprawiało, że nie będziesz osiągać celów, które chcesz. Nie patrz na to, ile sąsiad zarabia. Nie patrz na to, jaki ma samochód. Przepraszam. Nie patrz, nie wiem, ile waży koleżanka i jaki ma rozmiar. I czy ma chłopaka. Albo, nie wiem, jaką ma torebkę. Nie patrz na to, bo to nie ma żadnego znaczenia. Pamiętaj, że jak ten sąsiad straci wszystko i zbiednieje, a ta koleżanka przytyje i będzie gruba, to wcale nie znaczy, że ty będziesz chudsza, ładniejsza, szczęśliwsza i bogatsza. Bo to tak nie działa, dlatego nie ma sensu się na tym skupiać. I tyle. Taka jest moja odpowiedź. I trzeci komentarz, ostatni. Słuchajcie, postaram się te filmy robić krótsze, bo w tamtym się mega rozgadałam, więc postaram się te filmy robić krótsze, ale dajcie znać, czy jak uważacie, czy mogą być takie długie, czy jednak się streszczać. Staram się. Wiecie, że ja mogę gadać i gadać. Dobra. Bardzo chętnie posłucham o twojej motywacji, żeby wstać rano z łóżka w kontekście pracy w domu. Mam na myśli to, że nikt cię nie rozlicza z godzin pracy i mogłabyś spać do 11, jeść na śniadanie lody oglądając seriale. A ty jednak tego nie robisz i wydajesz się być super zorganizowana. Sama zrezygnowałam ostatnio z pracy i boję się, że krótko mówiąc będę kapciem. Masz jakieś motywacyjne techniki, metody? Pozdrawiam ciepło. No więc tutaj moja technika i metoda będzie bardzo motywacyjna. Generalnie sprawa wygląda bardzo prosto. Jak masz własną firmę i nie pracujesz i śpisz do 11 i oglądasz seriale jedząc lody w łóżku zamiast pracować, to niedługo zaczniesz przymierać głodem, bo jak nie pracujesz, to nie zarabiasz. Więc co mnie motywuje do pracy? Motywują mnie pieniądze. Bo to nie jest tak, że ja sobie przebimbam, przesiedzę i nie wiem, i potem mi spadnie po prostu ta kasa z nieba. No nie, trzeba na to zapracować i dla mnie to jest największa motywacja. Ja pracuję dla pieniędzy, ja się tego nie wstydzę. To też w Polsce zawsze jest taki jakiś taki dziwny temat, ludzie się boją rozmawiać o pieniądzach, wstydzą się, jak idą na rozmowę o pracę, wstydzą się mówić, ile chcą zarabiać. O, to jest zawsze taki ciężki temat. Ja zawsze powtarzam, ja pracuję dla pieniędzy. Nie pracuję dla pracy, nie wiem, bo jakoś, nie wiem, po prostu lubię pracować. Nie, to też, że nie lubię, praca mi sprawia przyjemność, ale pracuję dla pieniędzy. Nie pracuję, nie zarabiam. Prosto, krótko i na temat. Ale rozumiem to, że są ludzie, którzy mimo tego, i znam takie osoby, są ludzie, którzy, słuchajcie, są stworzeni do tego, żeby mieć własną firmę, tak jak ja. Ja się nie nadaję do pracy takiej, że mam szefa albo w zespole. Ja kompletnie nie mam takich zdolności. Natomiast tak samo są ludzie, którzy nie nadają się do tego, żeby pracować dla siebie, bo nie mają właśnie takiej wewnętrznej motywacji i organizacji. Po prostu jak nie mają kogoś, kto stoi nad nimi, nad głową i nie mówi im, że jest deadline, że trzeba coś zrobić, to oni tego nie zrobią. I rozumiem, no, ja nie jestem takim człowiekiem, dlatego też nie muszę jakoś bardzo się motywować, bo tak jak mówię, motywuje mnie to, że po prostu muszę mieć z czego zapłacić rachunki pod koniec miesiąca. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, bardzo często się słyszy, że no właśnie, jak pracujesz w domu, to będziesz siedzieć w łóżku, w piżamie i nie pracować i właśnie, nie wiem, oglądać YouTube i tak dalej, nic nie robić. Słuchajcie, ja
Nie wierzę w takie, po prostu na mnie to nie działa, że musisz wstać, się ubrać, usiąść przy biurku, bo inaczej twoja praca nie będzie efektywna, bla bla bla. Ja jak rano wstaję, ja na przykład, nie, jak kładę się wieczorem spać i wiem, że następnego dnia muszę coś zrobić, to ja wiem, że to musi być zrobione. I nie ma zmiłuj, żeby skały srały, to ja to zrobię. Druga rzecz. Jak ja rano wstaję tego dnia, jak mam to do zrobienia, to nieważne, czy to jest fajne, czasami są takie rzeczy, że wstaję i o kurczę, ale się cieszę, fajnie, lubię to robić, zrobię to, a czasami jest tak, że o matko, nie znoszę, po prostu wisi to nade mną. Jeżeli masz coś, czego nie lubisz robić i wisi nad tobą, to zrób to jako pierwsze, jak najszybciej, nie odwlekaj tego, nie myśl o tym 3 dni, po prostu jak masz to do zrobienia, to usiądź i to zrób od A do Z i skończ i miej to z głowy i wtedy będziesz zadowolona, że nie musisz tego robić. Więc ja pierwsze co robię to, znaczy najpierw jem śniadanie, już w trakcie tego śniadania ogarniam jakieś tam maile, różne rzeczy sobie na komputerze robię i potem siadam do pracy. To nie jest tak, że wiecie, oglądam, nie wiem, śpię do 11 albo oglądam YouTube'a czy tam seriale do południa. Nie, ja nie mam w ogóle też takiego problemu i właśnie bardzo często, kitek, bardzo często właśnie, jak nie w 90% pracuję w łóżku, w piżamie właśnie i nie ma to w ogóle wpływu na moją wydajność, czy na moją motywację, czy na moją koncentrację. Od zawsze najlepiej mi się uczyło, jak byłam na studiach, to też zawsze się uczyłam siedząc w łóżku. Ja po prostu wiem, że jak mam coś do zrobienia, to muszę to zrobić i nie ma sensu właśnie tego odwlekać, nie wiem, robić wszystkie inne rzeczy. Na studiach się tego nauczyłam. Na studiach miałam taki, pewnie też każdy z was przechodził przez taką fazę sprzątania, że możecie mieć najgorszy bałagan w pokoju i żyjecie z tym, nie jesteście pedantyczne, nie przeszkadza wam bałagan, ale jak była sesja i trzeba było się uczyć, to po prostu cały dom był wysprzątany, wylizany i wszystko poukładane, byle tylko się nie uczyć. Też przechodziłam przez takie fazy, ale po prostu stwierdziłam, że to jest bez sensu. Że lepiej po prostu się nauczyć tego materiału, który mam do zrobienia i mieć to za sobą i nie siedzieć i się nie stresować, nie męczyć, bo wiecie, to wam wisi nad głową i to was męczy. Więc moja rada jest taka po prostu, jak masz coś zrobić, to to zrób. To jest najprostsze pod słońcem i wiem, że to nie jest jakieś rewolucyjne, ale to jest bardzo skuteczna porada. Po prostu to zrób. Nie myśl, nie planuj, nie rozpisuj, nie wiem. Nie cudawianki, usiądź i zrób im jej to z głowy i wtedy będziesz najbardziej zadowolona. Także, no właśnie ja nie mam takich problemów, oduczyłam się takiego odkładania rzeczy na później i to po prostu mi bardzo ulżyło, bo wcześniej no, męczyły mnie różne niezrobione rzeczy, które nade mną wisiały. Jeżeli chodzi też o organizację, to jedyna rzecz, jaką robię, to prowadzę kalendarz taki elektroniczny i tam wszystko zapisuję, co, kiedy mam zrobić, gdzie, jak i bardzo szczegółowo prowadzę takie zapiski. Albo jakieś takie to-do list następnego dnia, że nie wiem, zadzwonić tu, zrobić to, nie wiem, wysłać dokumenty. I tak się zastanawiam. I właściwie tyle. Generalnie większość rzeczy po prostu... Aha, no i też słuchajcie, pracuję codziennie. Codziennie muszę cokolwiek zrobić. Nawet jeżeli mam tak zwany luźniejszy dzień, to ja się źle czuję, jak czegoś nie zrobiłam. Po prostu weszłam już w taki rytm, że codziennie, wiadomo, różne są dni. Czasami jest więcej rzeczy do zrobienia, czasami mniej. Ale czasami nawet jak mam taki luźny dzień i mogłabym nic nie robić, to chociaż... Nie wiem, posegreguję dokumenty, podpisuję na maile, nie wiem, zrobię cokolwiek małego, nawet jeżeli są, nie wiem, 2 maile i mogłam to olać i zrobić następnego dnia, to usiądę i zrobię chociaż kawałek pracy, żeby mieć jakby coś zrobionego w tym dniu. No i też właśnie nie wolno, to są wszystko takie oczywiste rzeczy, ale no po prostu no nie można też odkładać rzeczy na później. Z Tomkiem zawsze się o to kłócimy, on po prostu wszystko odkłada na później, a potem jest taka fura rzeczy do zrobienia i nie da się tego ogarnąć i to jest stresujące i tak dalej, więc po prostu trzeba, tyle ile masz dzisiaj do zrobienia, to zrób, nie zbieraj sobie tego tak, że 3 dni będę teraz leżeć i odpoczywać i właśnie oglądać seriale, a potem będę siedzieć 12 godzin w pracy. Nie, trzeba być sumiennym, trzeba być też zorganizowanym i trzeba robić to sukcesywnie,
kawałek po kawałku, nie odkładać rzeczy na później. Tak, i takie są moje rady. Dobrze, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał i że jakoś, że jakoś Was zainspiruje może do jakichś zmian. Zostawiajcie pytania pod filmem. Też do kolejnych odcinków, też może a propos tego, co powiedziałam dzisiaj, coś Wam się nasunie, jakiś ciekawy temat. Zapisałam sobie też dużo komentarzy, które się pojawiły pod poprzednim filmem, więc to nie zginie, nie martwcie się, to co już napisałyście pewnie będzie się pojawiać w kolejnych filmach, tylko staram się jakoś to tak tematycznie w miarę składać, żeby te pytania się zazębiały i tak sobie pomyślałam, że może teraz, skoro się zbliżają walentynki, to następny odcinek byśmy nagrali taki jakiś o uczuciach, związkach, rozstaniach, miłościach, coś takiego. Więc jeżeli macie pytania a propos tej tematyki, to też zostawiajcie na dole. Ja już uciekam. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się ciepło. Buziaki.